Witamy w Wałbrzychu. Krzysztof Smolicki, Dolnośląski, Alan Smogowy i... Jacek Burmistrz, przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu. Dokładnie. Pojawiliśmy się tutaj za 5.12 równo. Hymn nam grało o 12.00 z tą makietą płuc, które pierwotnie w Jeleniej Górze miały taki biały kolor. No niestety przez pierwszy tydzień było dobrze, bo wiało, było ciepło. Ostatnie kilka dni w Jeleniej Górze było już tragicznie, szczególnie nocą. Tam, gdzie stały płuca, płuce stały na środku rynku, wśród zabudowy zwartej, więc kopcące kominy. Można powiedzieć tak, mamy tu też urządzenie pomiarowe, w tej chwili to podłączamy na szybko, bo mieliśmy tu drobną awarię. Urządzenia pomiarowe pokazują nam stężenia smogu. Mieliśmy sytuację taką, że o 9 rano, 2 dni temu, na rynku w Jeleniej Górze była 10-krotnie przekroczona norma. Będziemy też pokazywali dane dla Wałbrzycha, będzie można je oglądać w internecie. Robimy to dlatego, że chcemy być zdrowi. I o zdrowiu może, o wpływie na zdrowie tego smogu oddaję głos. Tak, te płuce, które widzimy za naszymi plecami, są płucami, które powstały w Jeleniej Górze. Dwa tygodnie pobytu w Jeleniej Górze, tak wyglądają płuca, które były śnieżno-białe na początku tego badania. Wszyscy mówimy o zapyleniu, natomiast tak naprawdę, jeżeli czegoś nie widać, to też często ci ludzie nie zdają sobie sprawy, jakie są konsekwencje zapylenia. A pyłu tak naprawdę nie widać. Wydaje nam się, że przejrzyste jest powietrze, a tak naprawdę w tym przejrzystym powietrzu nie są zawieszone cząstki pyłu, które powodują wiele śmiertelnych chorób. Wszyscy oczywiście mówią teraz o COVID-zie, jest pandemia, jest to zrozumiałe. Ale też należy dodać przy tej okazji, że zapylenie podwyższa śmiertelność na COVID-19. Jest to rzecz udowodniona, zresztą wcześniej pracowano nad wpływem zapylenia na zachorowalność na zapalenia górnych dróg oddechowych oraz na grypę. Stwierdzono jednoznacznie, że istnieje korelacja bezpośrednia pomiędzy zapyleniem a ilością infekcji, ilością przypadków grypy. O tym trzeba mówić, ale wiadomo, że COVID to nie jest jedyna przecież choroba. Tak naprawdę te choroby, które często nazywamy eufemistycznie współistniejące, one stanowią de facto większy powód zgonów w Polsce niż sam COVID. Z powodu zapylenia na pewno w tym roku zmarło kilkakrotnie więcej osób niż z powodu COVID-u. Także to czasami, czego nie widać, czegoś należy się więcej bać niż tego, co widać. Tego nie widać, ale tego ta akcja ma uzmysłowić. Jak wyglądają nasze płuca, których nigdy w tym życiu nie zobaczymy. Jak wyglądają właśnie po kontakcie ze smogiem. To są Jelenia Górska. Zobaczymy za dwa tygodnie, jak będą Wałbrzyskie wyglądały. Kilka dni temu został opublikowany raport Europejskiej Agencji Środowiska pokazujący tragiczną sytuację w Polsce, bo analizując sytuację w Europie wygląda na to, że wychodzimy do przodu. Umieralność spada nam, natomiast są tylko dwa kraje, gdzie w ostatnich dziesięcioleciu nie spadła umieralność, tylko wzrosła. Jest to Bośnia i Hercegowina oraz Polska. Według tego raportu, opublikowanego kilka dni temu, śmiertelność w Polsce wynosi 49 700 osób przedwczesnych zgonów rocznie. No i tak, mamy tu wentylatory. Te wentylatory zaraz zostaną podłączone. Będą wdychać powietrze właśnie przez tą nową substancję filtrującą. Tutaj jest, ale mówimy o zagrożeniu, mówimy też o prawie, mówimy też o finansach. Ewidentnie, o widzę koledzy, tam śrubka spadła, nieważne. Ewidentnie jest tak, że mamy prawo, mamy uchwałę antysmogową, przyjętą zresztą przez Sejmik, która mówi, że do 1 lipca 2024 mają zniknąć piece kopciuchy. Tutaj też są w okolicy piece kopciuchy, na dole w Wałbrzychu również, dlatego tu jesteśmy. Dziękujemy również za gościnę wałbrzychskim władzom, dlatego że to nieczęsto zdarza się polityk, prezydent miasta, który się zgadza, żeby pod ratuszem postawić te płuca. To jest na pewno ważne. Wybierz czyste zasady. To jest kampania realizowana przez władze regionalne, Instytut Rozwoju Terytorialnego. Proszę bardzo, tu są loga. Bardzo ważna kampania, bo ona pokazuje zagrożenia, pokazuje kwestie związane z prawem. No i będziemy mieli od przyszłego roku, bo prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał już ustawę, będziemy mieli centralną ewidencję emisyjności budynków. Do końca przyszłego roku każdy lokal, nie tylko mieszkalny, będzie musiał się zgłosić, podobnie jak samochody mamy zgłoszone, tak, w CEPiKu. Będzie musiał się zgłosić, czym jest opalane, czym jest ogrzewane, czyli będziemy wiedzieć, jak ten problem usuwać. No i potrzebujemy ewidentnie wsparcia też finansowego. Tu jest nasz ukłon w stronę władz regionalnych, regionalny program operacyjny. Jak najbardziej. Pamiętajmy o tym, że
to jest przyczyna tego smogu. To jest przyczyna tego, że właśnie umieramy przedwcześnie i że Polacy niestety w tej klasyfikacji przodują, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. To są, przede wszystkim są to rzeczy, które są związane ze złym opalaniem, z opalaniem węglem kamiennym, z opalaniem przede wszystkim śmieciami. O tym tyle się mówi, a ciągle jednak pokutuje naszej świadomości, że to nie jest nic strasznego, jak opalamy śmieciami. Ten proces ma miejsce ciągle. Dlatego wszystkie rozwiązania prawne, które możemy z poziomu samorządu zrobić, które będą zachęcały do tego, aby zmienić źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne, będziemy wspierać. Oczywiście bez wsparcia władz państwowych nie da się tego zrobić, ale to, co kolega mówił, na pewno ewidencja emisji jest krokiem w dobrą stronę. I może właśnie powiedzmy to władzom krajowym, władzom państwowym, potrzebne jest wsparcie dla takich miast jak Bałczyk, Jelenia Góra, Lewleń, Lubań, Lwówek, tych miasteczek mamy dużo, które nie dysponują dużymi budżetami, a które nie mogą liczyć w tej chwili na wsparcie dla likwidacji piecy kopciuchów ze środków krajowych, dla domów wielorodzinnych. Mamy program Czyste Powietrze. Krytykowaliśmy go rok temu, w tej chwili uważam, że jest dobry, poprawiony jest, mniej biurokracji, okej, ale to jest tylko program dla domów jednorodzinnych, maksymalnie dwulokalowych, a potrzebujemy wsparcia dla domów wielorodzinnych. To jest też apel do ministerstwa, żeby wreszcie taki program na przykład przez Narodowy Fundusz uruchomić. Jeśli to połączymy ze środkami unijnymi, 4 lata zdążymy? Jest szansa, tylko trzeba wykorzystać i nie czekać. Tu mamy właśnie zdjęte płuca z Jeleniej Góry i za chwilę te wentylatory zostaną założone śnieżno-białe płuca Wałbrzycha. I zobaczymy, jak za 2 tygodnie te płuca będą wyglądały. Dobra, trzymajmy się zdrowo. Wybierajmy czyste zasady.